choć w poprzednim odcinku nasz władca zorganizował wielkie święto, wciąż ma dość kiepskie stosunki z niemal wszystkimi wasalami. Dlatego wysyła kanclerza Suniego do Naumdal, aby poprawić relacje z Griotgardem, tamtejszym jarlem. Ponadto nasz władca jest chciwy, wskazujemy naszemu zarządcy zbieranie podatków w Akerhusie. Drobny problem z żołnierzami, ponieważ nasi wasale mają z nami kiepskie stosunki, nie chcą wysyłać nam swoich żołnierzy. A żołnierze z naszej własnej domeny są bardzo wyczerpani po wojnach toczonych przez Kobrana. Dlatego nakazujemy marszałkowi Ottarowi werbować żołnierzy w Akerhusie. I dobrze, sądzę, że nasz chciwy władca z chęcią zorganizowałby wyprawę pieszczą do jakichś niedalekich krain, aby zdobyć z Westfold oraz Akerhusu. I okręty mają się spotkać w stolicy. Dobrze, okręty już przybyły, dlatego rozkazujemy Huskarlom wsiąść na okręty i wyruszyć Glar, aby złupić tamtejsze ziemie. I Gelerl i Niemgen jest silną twierdzą, ale okolice wokół niej są dość bogate, dlatego możemy wyruszyć, aby je splądrować. No i cóż, zdobyliśmy łupy. Dlatego ruszamy do Klewy. A nasze okręty przemieszczają się wzdłuż Renu. Cóż, Klewę też jest zbyt potężna, abyśmy mogli je zdobyć. Możemy jednak splądrować okoliczne wsie. Tymczasem Lotaryngia powoła swoich żołnierzy z kolonii i w obawie przed atakiem nasi żołnierze wycofują się na okręty po zebraniu odpowiednio wysokich łupów. Następnie ruszamy w okolice Breda. Garnizon Breda jest słabszy od naszych żołnierzy, my jednak wolimy zdobyć jedynie bogactwa, okoliczne bogactwa. No i cóż, nasi żołnierze ruszają w kierunku Zelandii. Wdaliśmy się jednak w walkę z niemieckimi oddziałami, dlatego szybko uciekamy. I nasi żołnierze wracają do Akerhusu. Wspaniale też tak brała. I przywożą ze sobą niewielkie bogactwo. Tymczasem w naszym kraju powstała niebezpieczna frakcja, której założycielem jest Heljarskrim z Rogoland, który pragnie powołać Rygnvaldra, który jest naszym zarządcą, na tron Ostlandet. No i cóż, stało się. Heljarskrim żąda od nas złożenia korony. My oczywiście odmawiamy. I wybucha wojna domowa. Na całe szczęście jedynie Heljarskrim i Rygnvaldr buntują się przeciwko nam. No i cóż, nie mamy już zarządcy, dlatego wybierzmy kogoś na miejsce Rygnvaldra. I niech będzie to Tore, jarl Agde, który jest dość dobrym zarządcą i marzy o tym, aby nim zostać. Dzięki temu nasze stosunki uległy poprawie. Nakażemy mu oczywiście zbierać podatki w Akerhusie. No i cóż, powołajmy nasze własne oddziały.
którym każemy zabrać się w Akarhusie. Władca decyduje się na wynajęcie najtańszego z możliwych oddziałów najemnych. Niech będą to najemnicy lapońscy. No i armia maszeruje pod Westfold. Aby zagrodzić drogę wojskom Regland. Tymczasem na naszego władcę rzuca się jakaś piękna dziewoja. No i cóż, nasz władca jest gniewny, więc nie spodobałoby mu się taki nagły atak na niego. I wybierzmy drugą opcję. Nasz władca opiera się przez to jej wdziękom. No i cóż, nasz władca nie czuje się komfortowo, gdy dotykają go inni ludzie i zyskuje cechę cnotliwy. No i cóż, wygląda na to, że Rygnwalder maszeruje na Akarhus. Z kolei armia Regland maszeruje w kierunku Trondelag. I aby uniknąć rozbicia wojsk z Trondelag, ruszamy nimi do Hyde Marku. A nasze królewskie oddziały ruszają w kierunku Akarhusu, aby zagrozić drogę Rygnwaldrowi. I ostatecznie jednak ruszają mu naprzeciw. No i wygląda na to, że jednak zmierzymy się z nimi pod Akarhusem, gdzie mają wsparcie żołnierzy orkańskich. No i cóż, skrzydła wroga przestały istnieć i rozpoczęliśmy otoczenie naszych wrogów, którzy błyskawicznie zostali zmiażdżeni. Tego ruszam pod Opland. A do naszego władcy dociera wieść, że wielu dzielnych ludzi poszukujących sławy postanowiło wesprzeć go w tej trudnej chwili i dzięki temu zyskujemy znaczne wsparcie, jeżeli chodzi o żołnierzy. Dlatego skierujemy tych nowo zwerbowanych żołnierzy do Rogaland. A Opland... Opland zostaje zdobyte szturmem. To samo dzieje się z Yelhammer. No i cóż, ruszamy do Trondelag, aby pokonać armię Rogaland, która najwyraźniej jest wspierana przez orkany. No i wygląda na to, że wrogowie proszą nas o pokój. No i cóż, Heljaskrim, zakończenie walki i oddaje się pod naszą, w naszą niewolę. I tym samym wojna zostaje zakończona zwycięstwem. Odwołać kosztownych najemników, a także naszych poborowych. W niewoli mamy teraz dwóch naszych wasali. Na razie pozostaną tu, dopóki nasz gniewny władca nie wymyśli, co z nimi zrobić. W niewoli mamy jednak także postanawia oddać swoim ojcom. No i cóż, Assa została wykupiona przez swojego ojca Thora Zagder. Jednak Elin, która jest córką Birna, nie może zostać wykupiona, ponieważ to nie ma dość funduszy. No i cóż, poczekamy, aż takowe zdobędzie. Tymczasem z rady odchodzi nasz mistrz szpiegów. Dlatego wybierzmy kogoś nowego na jego miejsce. I niech tym kimś będzie Gryodgard, który jest księciem Naumdal. I marzy on, aby zostać mistrzem szpiegów. I niech jego celem będzie wykrywanie spisków, które mogłyby zagrozić panowaniu naszego władcy. Tymczasem Godi Eskil, to nasz kapłan, donosi nam, że odkrył udało mu się znaleźć jakiegoś wielkiego filozofa, który
mógłby pomóc w ulepszeniu, który pomógłby podnieść kulturę w prowincji. I prosi o pozwolenie, aby go zatrudnić. No i cóż, nasz władca, i cóż, możemy go zatrudnić lub uznać, że to jest zbyt drogie. No i cóż, nasz władca jest chciwy, więc odrzuca ofertę. No i cóż, odtarskał punk. Po raz kolejny donosi nam, że udało mu się przekonać mieszkańców Akershusu do tego, że służba w armii to wyśmienity pomysł. I dzięki temu mamy więcej poborowych. No i cóż, Huskarlowie są już w pełni sił. Po raz kolejny wzywamy nasze okręty, które mają stawić się po grze Akershusu. Tymczasem Adivin stała się pełnoletnia i została bezstronnym kapłanem. No i cóż, nasz władca może wybrać sobie wreszcie ambicje i niech tą ambicją będzie zjednoczenie Królestwa Norwegii. A tymczasem król Szwecji Erikar prosi o zgodę na ślub naszej siostry Adivin z księciem Fryderykiem. No i cóż, nasz władca jest charyzmatycznym negocjatorem i na pewno spodobał mu się ten pomysł, tym bardziej, że dzięki temu przynajmniej na pewien czas Szwecja nie byłaby w stanie toczyć z nami wojny. No i cóż, nasz władca stanął przed wyborem, może w związku ze ślubem, może zebrać podatek ślubny lub nie robić tego. No i cóż, nasz władca jest chciwy, więc raczej chętnie ucieszy się z dodatkowego przypływu gotówki. Tymczasem w Akershusie okręty zostały zebrane. Powołajmy jeszcze jedynie osobistych wojów króla i rozkażmy im wyruszyć na wyprawę. Nasz sojusznik, król Szwecji Erikar, prosi nas o pomoc w wojnie z Cesarstwem Wschodniofrankijskim. No i cóż, zgódźmy się na tą wojnę. Nieoczekiwanie oznacza to jednak wojnę z potężnym sojuszem, która włada dość znaczną ilością państw w całej Europie. Dlatego nasz władca zamiast desantować swoje wojska w Cesarstwie Zachodniofrankijskim wyrusza do Akwitanii. Tuż nie odrobimy jedynie okoliczne ziemi. Tymczasem powstaje nowa frakcja. I tym razem Björn z Jämtland chce osadzić na tronie Rygnwaldra z Ostlandet. Ma w tym wsparcie Erikara z Hordeland. Szczęśliwa wiadomość dla nas. Tym bardziej, że Björn z Jämtland otwarcie żąda od nas, abyśmy zrzekli się korony na rzecz Rygnwaldra. No i cóż, nie mamy innego wyboru jak odmówić. Oznacza to wybuch kolejnej wojny domowej. Tym razem jesteśmy jednak w stanie poprosić naszego Pagra o pomoc w wojnie domowej. No i poprośmy go o to. No i cóż, król Erikar zgadza się na pomoc. Tymczasem inwazja na Fryzję, której próbował dokonać król szwedzki, nie powiodła się. No cóż, wezwijmy resztę naszych wojsk. A także nakażmy naszym żołnierzom powrócić na morze, aby wrócili do domu. No i cóż, po raz kolejny werbujemy bandę lapońskich najemników, którzy stawiają się pod Akershusem. Dzięki temu nasz chciwy król decyduje się na dalsze łupienie Akwitanii.
Oddział naszych najemników ruszają do Opland. I pod Hammerhusem rozbijają wojska Jandland. Dalej ruszają do Trondelag. Tymczasem sytuacja w Akwitanii zrobiła się dość niebezpieczna. Dlatego nasz władca decyduje się, aby powrócić z okrętami na morze. I tym razem za cel obiera Galary. Najpierw jednak rusza na Zelandię. I cóż. I rozkażmy naszym okrętom wpłynąć na Ren. I nasz władca rusza pod Bredę. A tymczasem bitwa pod Trondheim błyskawicznie się kończy naszym zwycięstwem. I ruszamy do Horland, aby zakończyć to wszystko. Jednak w kierunku naszego króla ruszają już oddziały Brabancji. Tymczasem Einar Haraldsson uważa, że byłby lepszym zarządcą od Suniego. No i cóż, rzeczywiście, dlatego powołajmy go jako nowego kanclerza, którego wysyłamy do Naumdal. A nasi żołnierze wracają na okręty. I po raz kolejny wracają do domu. A nasi żołnierze szturmują Bargerhus. Nie jest na tyle... Nie jest tak dobrym najeźdźcą jak swój ojciec, Kobran. Tymczasem Björgvin również zostaje zdobyte w szturmie. To samo dotyczy Kynsarvik. No i cóż, Björn z Jamtland prosi nas o pokój. Zgadzamy się. Tymczasem porywacze unieruchomili naszego władcę, który jest pewien, że skończyłoby się to dla niego nieszczęśliwie, gdyby nie to, że nim zdążyli uciec daleko, Griotgard i Huskarlowie odbili naszego władcę i pojmali. Tym się kara. No i cóż, Erikar z Hordland, który jeszcze nie przed chwilą buntował się przeciwko naszemu władcy, narzeka teraz na kiepskie warunki, które panują w lochu. No i cóż, nasz gniewny władca nakazuje wrzucić go do jeszcze głębszego lochu. Znaczna ich część gnije w lochu. Tymczasem jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. Telmark próbuje odłączyć się od... albowiem Dania przeżywa problemy z buntami Jylland i... Także wypowiadamy wojnę Raldowi w celu zjednoczenia Norwegii. No i powołujemy naszych żołnierzy, którzy najpierw ruszają do Westfold. A z Westfold... i z Westfold ruszają pod Telmark. Gdzie pod Eidsborgiem mierzą się z siłami Borgward. Błyskawicznie je niszczą. No i cóż, spróbujmy zdobyć szybko Fredriksten. Nim resztki Królestwa Danii zdążą zareagować. Tymczasem uważa, że był Toke af Jaslo uważa, że byłby lepszym mistrzem szpiegów od Greatgarda. Greatgard jest naszym wasalem, z którym mamy wciąż dość kiepskie stosunki, dlatego myślę, że gdyby nasz władca powołał Toka na to miejsce, stosunki z Greatgardem pogorszyłyby się jeszcze bardziej. Dlatego niech Greatgard pozostanie na razie na swoim miejscu. Tymczasem Fredriksten pada.
Roald z Telmarku jest zmuszony się poddać. Co oznacza, że zjednoczyliśmy pod swoim barwem całą południową Norwegię. I pozwólmy naszym ludziom na powrót do domu. Tymczasem do naszej niewoli trafiła Beata, córka naszego nowego wasala z Telmarku, a także Ingfrid, która jest konkubiną owego wasala. Dlatego w zamian za wrócić do domu. No i cóż, Ingfrid wraca do domu. Dlatego teraz to samo czyni w przypadku Beata. No i cóż, Roland zgadza się. Dzięki temu nasz władca zyskał znaczną ilość złota. No i cóż, osiągnęliśmy dość punktów kulturowych, aby rozwinąć jakąś technologię. I niech tą technologią będą obyczaje dworskie, które podniosą nasze stosunki z feudalnymi wasalami. Tymczasem Einar Haraldsson donosi nam, że stosunki z Grietgardem uległy polepszeniu. No i jest to bardzo dobra wiadomość. No i cóż, myślę, że naszemu władcy nie grożą już żadne spiski. Dlatego Grietgard zostaje wysłany, aby studiować technologie bizantyjskie. Tymczasem władca szwedzki Rikard prosi nas o pomoc w kolejnej wojnie. I tym razem jest to wojna z wielkim wodzem Wojto II z Stakantus. I cóż, zgadzamy się. No i cóż, toczymy przez to wojnę z Satokant oraz estońskimi plemionami. No i cóż, nasz władca decyduje się jednak wysłać swoich huskarli do pomocy królowi szwedzkiemu. Okazuje się jednak, że nasza pomoc jest niepotrzebna. Wojna zakończyła się zwycięstwem króla Erikara. Tymczasem Einar po raz kolejny donosi nam o tym, że udało mu się polepszyć nasze relacje z Grietgardem. No i dobrze, w związku z tym przenieśmy Einara w jakieś inne miejsce i niech będzie to Telmark, aby poprawić relacje z Raaldem, który jest naszym nowym wasalem. Tymczasem Tore nie jest już naszym zarządcą. Na jego miejsce wybierzemy jego syna, Refra, który również jest bardzo dobrym zarządcą. Tymczasem Elin Bjerendorit Dottir, która przebywa w naszym więzieniu jeszcze od czasów króla Kobrana, narzeka na swoje kiepskie warunki. No i cóż, nasz władca nawet jej nie zna. Choć jest gniewny, nie wie, za co ma być na nią zły. Dlatego zamienia jej areszt na areszt domowy. No i cóż, jeżeli bogowie istnieją, czemu świat pełen jest takiej nienawiści, zła i heretyków? No i cóż, nasz władca może uznać, że bogowie zaplanowali wszystko dla wszystkich, lub nie zgodzić się i uznać, że bogowie nie mają pojęcia o tym. No i cóż, Ulisson całkiem niedawno składał ofiary, ludzkie ofiary bogom. Także jest cnotliwy, dlatego wybierzemy pierwszą opcję. No i cóż, w dzień przesilenia zimowego 898 roku nasz władca, uzyskując
błogosławieństwo nordyckich kapłanów koronuje się na króla Norwegii. I tym samym zostaje absolutnym królem Norwegii i zdobywa roszczenia do wszystkich ziem należących de jure do Królestwa Norwegii. No i cóż, król Ulisson spełnił tym samym swoją ambicję. Tak więc wybierzmy mu nową. No i cóż, nasz władca nie jest zamężny. Dlatego niech wyjście za mąż będzie jego nową ambicją. Marszałek Ottar świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dlatego nasz władca staje przed wyborem. Może rozkazać mu szkolić mniejszą liczbę, ale za to lepiej żołnierzy o większym morale, lub większą liczbę żołnierzy, które nie będą dorównywać tamtym moralem. No i cóż, wybierzmy tą drugą opcję. No i dobrze, wybierzmy żonę naszemu władcy. I niech będzie to Bjerg, która jest córką Jarla Haralarda ze Skanii. Tak więc małżeństwo to da nam w przyszłości roszczenia do tej ziemi. Tak więc wysyłamy prośbę o małżeństwo. O rękę. Tak więc wreszcie dochodzi do nas szczęśliwa wiadomość i Jarl Haraldr zgadza się na nasze małżeństwo. Nasz władca może w celu ślubu zebrać podatek lub tego nie robić. No i cóż, nasz władca jest chciwy, dlatego wybieramy pierwszą opcję. I nasz władca wyszedł za mąż, dlatego spełni swoją ambicję. I niech kolejną ambicją będzie uzyskanie syna. A tymczasem nasz sojusznik Rikard ze Szwecji prosi nas o pomoc w kolejnej wojnie z wielkim księciem Thaistos Kvens. No i cóż, zgódź. Przez to jesteśmy w stanie wojny z Kvens. No i cóż, aby okazać swoje miłosierdzie, nasz władca postanawia uwolnić z więzienia wszystkich wasali, którzy są w stanie oczywiście wypłacić za siebie okup. Tak więc Rygmald dostaje pozwolenie na opuszczenie więzienia, tam otoczy się Erikara. A Elin, która dostała się do naszej niewoli, gdy król Kobrans podbił Jamtland, również zostaje wypuszczona, ponieważ nic nie zrobiła. No i cóż, wyślijmy nasze siły do Kvens, aby wesprzeć szwedzkiego króla. Tymczasem dostajemy wiadomość, że Ringvaldr płaci swój okup. To samo czyni Erika. W naszym więzieniu pozostaje już tylko Bjørn, który nie jest w stanie zapłacić swojego kupu, ponieważ jego ziemia jest bankrutem. Tymczasem nasza czcigodna matka umiera w łóżku w wieku 58 lat. I nasze wojska docierają do Kemi. No i cóż, ciężej przyjaźnić się z kimś bardziej ambitnym od siebie. I Karl wciąż naciska na naszego władcę, aby pokazał swój nadprzeciętny talent. No i cóż, możemy rozkazać mu zostawić naszego władcę w spokoju lub uznać, że to dla niego dobre. No i cóż, nasz władca jest gniewny i cnotliwy, więc raczej każe zostawić siebie w spokoju. Tymczasem rozpoczyna się bitwa pod Ollu, gdzie Szwedzi mają gigantyczną przewagę, dlatego nasze wojska pozostaną raczej w Kemi. Osamotnieni jednak nie jesteśmy w stanie zdobyć twego. Każemy naszym żołnierzom wrócić do Akershusu. Jest 1 stycznia 900 roku. Od początku gry minęło.